w dniu dzisiejszym kolejna edycja programu, tak? Zachowaj trzeźwy umysł. Tak. Proszę mi powiedzieć, ile osób uczestniczyło, co to za program? Jest to ogólnopolska kampania Zachowaj trzeźwy umysł. Kampania odbywa się na terenie Polski po raz 15. My jako gmina uczestniczymy w niej po raz 14. Także w przyszłym roku będziemy świętować 15. rocznicę. W ramach tej kampanii organizowane są liczne konkursy. Są konkursy sportowe, internetowe, plastyczne, literackie. Jak z tego, co tak kontaktuję się ze szkołami i współpracuję z nimi, to bardzo dużo dzieci uczestniczy w tych konkursach. Corocznie około 10 dzieci zdobywa nagrody. Myślę, że jak na całą Polskę 10 dzieci z naszej gminy zwycięży, otrzyma jakąś nagrodę, to jest bardzo dużo. Jakie otrzymują nagrody młodzież za te prace? Różnie, bo w zależności od tematu danego konkursu, czy to jest sportowy, czy to jest literacki, takie są nagrody. Nagrody otrzymywane przez dzieci są fundowane przez organizatorów, czyli Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania oraz przez gminę Puck. Agnieszka, powiedz mi, z jakiej jesteś miejscowości? Z Łebcza. Brałaś udział w konkursie, tak? Plastycznym. Co to był za konkurs? Zachować trzeźwy umysł. Co w takim konkursie się robiło? Coś było trzeba namalować? Namalować. Co namalowałaś? Jak ja pomagam starszej pani przejść przez ulicę. Ćwiczyłaś, uczyłaś się w domu czy w szkole? Nie, po prostu ja taki mam talent. Masz taki talent, dobrze. A gdzie ten rysunek powstawał, twoja praca? Gdzie malowałaś? W domu malowałaś, tak? A czy rodzice ci trochę pomagali? Mama ciągle nie pomagała. Była taka dziewczynka, która pomagała innym dzieciom, a na końcu, kiedy sama zachorowała, to wszyscy te dzieci, które im pomagała, przyszli do niej i przynieśli jej kwiaty, czekoladki. I myślę, że bardzo, że fajnie pomagać innym. No właśnie, z tego co wiem, w Starzynie bardzo często właśnie pomagasz osobom starszym, osobom, które potrzebują takiej właśnie pomocy. Skąd u ciebie, u takiej młodej osoby właśnie taki zapał właśnie do pomagania? Bo wiemy, że na przykład twoje koleżanki nie wszystkie pomagają. Ponieważ lubię pomagać innym i wtedy inne osoby się cieszą z tego i bardzo to mi się podoba.